Bosmanat koło brzeg, kajak wędkarski Morska TV prosi. O, już mamy sporo napompowane. Kapelusze zostawimy? Nie jest aż tak mocno zassane. To lecimy. Uwaga, jestem, głowie sobie i o. Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o kombinezonie, o suchym kombinezonie Palma, który mam od tego roku, dzięki któremu też nie boję się pływać na kajaczku, ponieważ jak mówimy na przykład troć, no to mamy zimną wodę w morzu. No i jakbym wpadł do wody, przewrócił się na kajaku, no to okej, nie utonę, bo kajak nie tonie, nie? To już żeśmy przetestowali. Natomiast problem będzie z tym, że będzie hipotermia, nie? No bo jednak ta woda w Morzu Bałtyckim w lutym, w marcu, no ma niewiele stopni. No to mamy ten kombinezon Palma, no i teraz część z was powiedziała, że trzeba go specyficznie ubrać, nie spuszczać z niego powietrze, żeby się, wiecie, ten taki balon taki zrobił, tego powietrza w środku. Natomiast testowaliśmy go przy łowieniu troci z brzegu, wchodząc do wody, normalnie z plaży. Też to zauważyliście, że trzeba było czasu spuszczać z niego powietrze, bo inaczej no tu się to nam pompowało. Ponieważ nie chcę uszkodzić tego kombinezonu, bo ja go używam na kajaku jako typową asekurację, bo nie zakładam, że będę przewracać się na kajaku, a na kajaku mamy sporo takich elementów, na których mógłby gdzieś się uszkodzić i rozszczelnić się ten kombinezon i byłoby go po prostu szkoda, a zakładamy, że nie chcemy po prostu się przewracać na kajaku łowiąc w solance przy 3-4 stopniach, to myślę, że logicznie będzie, że podpłynę tym kajakiem do pomostu, ubiorę ten kombinezon i spróbuję zeskoczyć po prostu z tego pomostu do wody i zobaczymy właśnie, jak on się sprawdza, bo część z was słusznie zauważyła, że w momencie, kiedy ja wpadam do wody, no i nawet jak mam zachowany ten bufor tego powietrza, i to zrobimy, wpadam do wody, no to ciśnienie wody może to powietrze jakoś wypchnąć przez te mankiety, nie? Dlaczego to testujemy? Bo też może słusznie zauważyliście, że po co ja jeszcze ubieram na ten kombinezon Palma jeszcze kamizelkę asekuracyjną. No ja wolę dmuchać na zimne, wpadnę do solanki, zimna woda, wiecie, trochę paniki, wolę, żebym tą asekurację mieć. Natomiast część z was powiedziała, że no nie warto, no bo jednak ten kombinezon ma to powietrze w sobie i to powietrze powinno mnie unosić. Może tak. Dlatego zobaczcie, tych wątków jest bardzo dużo i dzisiaj właśnie sprawdzimy, jak to będzie w praktyce wyglądać, bo łowiąc solance, zamając się w zasadzie po szyję, mamy to na Morskiej TV, sobie zobaczcie, ja powietrze spuszczałem z niego i później jak wyszedłem na brzeg, to no, zrobiło się wręcz pod nim takie podciśnienie, naprawdę mega wszystko było obcisłe, było bardzo mocno widać telefon komórkowy, zobaczcie, teraz ja go też mam i normalnie się zrobił, zobaczcie, taki prostokąt przy telefonie komórkowym, tak mocno on był wpity w ciało, nie? A wtedy specjalnie spuszczałem to powietrze, ale ja byłem tylko zanurzony w tej wodzie po szyję, ja nie byłem pod wodą, więc faktycznie jest opcja, że jeżeli ja się znajdę pod wodą, to część tego powietrza się spuści. No i dobra, długi wstęp, ale myślę, że warto, ponieważ część z was używa właśnie tych kombinezonów na kajaku i wie, bo ja też już parę razy pływałem, że jak mamy go napompowane, czyli nie mamy spuszczone z niego tego powietrza, no to tak trochę on jest, jego jest trochę za dużo wszędzie. Jak spuścimy to powietrze, to tak kucniemy specjalnie, spuścimy to powietrze z niego, to wtedy on się robi taki fajno obcisły, nie? Na kajaku lepiej jest, jak on jest taki obcisły, bo on nam się tutaj wszędzie nie szoruje, jak sobie płyniemy, tym bardziej, że ja mam kajak z napędem nożnym, dlatego wskazane by było spuszczać z niego to powietrze. I może będziemy spuszczać z niego to powietrze, o ile to powietrze przy wypadnięciu z kajaka i tak uleci przez mankiety. No to bo to wtedy po co się katować, nie? To od razu spuśćmy to powietrze i miejmy to gdzieś, bo i tak jak padniemy do wody, to powietrze nam uleci i nas nie będzie asekurować. No i to słuchajcie tyle. Lecimy na jakiś pomost lepszy i robimy ten test. Echosonda pokazuje, że tu mamy 5 metrów. Kochani, ja nie wiem kto to wymyślił, bo mamy, zobaczcie, takie coś dla dzieci. Spoko sprawa, nie? Tylko 5 metrów mamy. To będzie dobry myk. Przebieram się, desantuję się tutaj i Tomek mnie nagra. Tak to wygląda, trochę kuriozalnie, bo wiecie, tutaj jest dosyć ciepło. Także już się w tym gotuję. Laczki zostawię na brzegu, tak mówi żona. Żeby tak lepiej zrobić, będzie bezpieczniej. Nie będziemy musieli się skupiać, żeby je tam znaleźć. Natomiast tak, zapiąłem kombinezon i nie spuściłem ani trochę powietrza. Zanim tam dojdziemy, tam przypomnę jest 5 metrów, to zobaczę, jak to się tutaj no, nam naładuje, nie? Ten kombinezon.
zaczyna mi się, zobaczcie, tutaj pompować. O, już mamy sporo napompowane. Przypomnę, nic z niego nie spuszczałem. I teraz zobaczcie, o kobania, nie? Dobra, słuchajcie, mamy taką banię i teraz ja mogę sobie bez problemu że tak powiem, pływać w tej bańce. Spróbuję sobie dopłynąć. O, ja cię kręcę. Spróbuję sobie dopłynąć do tego ustrojstwa. Zobaczcie. Natomiast bańka się napompowała znacznie i nie ma żadnych problemów, muszę powiedzieć. Nic się tu mnie nie spuszcza. Manket działa spoko. Ciężko się tak płynie. Tylko nogami. No ale luz. Zaraz damy kamerkę Tomkowi, który też tu jest koło mnie. I będziemy patrzeć. Tomek, ładujesz się? Mega mocno. Zobaczcie, napompowane. Mega. Przypomnę, w ogóle nie wypuszczałem powietrza. I tak prawdę mówiąc, no nie widać, żeby to powietrze chciało zejść, nie? To mamy taką referencyjną sytuację. Wygląda to tak. I uwaga, ja to teraz powiem. W tym się nie da utopić teraz. To unosi nas bardziej niż kamizelka. A teraz ja wejdę, skoczę i zobaczę, czy to powietrze nam zejdzie. Albo nam pęknie w ogóle ten kombinezon. Jest też taka opcja. To będzie raczej przykro. Dobra, wchodzimy. Ja nie mówię. Ale dużo ciężej teraz jest. Naprawdę to bardzo mocno unosiło. I teraz zobaczcie, Tomek będzie tam, gdzie jest. Z tego względu, że on jest wyżej. I jak ja bym stamtąd spadł, to jest niereferencyjny. Już wam pokażę, o co chodzi. Siedzę sobie na kajaku, mniej więcej tak samo wysoko. No i tyle. Także co? Należałoby wpaść do tej wody. Co tam? Okulary zostawimy, nie Tomek? Kapelusz też zostawimy? No zostawiam. Zostawimy, nie? Raz w roku taki kapelusz jest na przewrotkach moczony. Ostatni trafił do Pyzy. Ojej, daleko. Także dobra, siedzę na kajaku i jest przewrotka. Przewrotka nie jest taka jak na główkę, nie? Tylko bardziej taka zobaczcie, takie coś jak tu, nie? To lecimy. Uwaga, jestem, głowie sobie i o. O rany. I teraz już pierwsza rzecz jest, słuchajcie, na szybko. Powietrze, jak się dostanie w nogi, bo to powietrze też jest w nogach, zobaczcie, to zanim przypłynie tu, to jest czas. I o tym nie pomyślałem, że można ten pas mocniej ścisnąć. Zróbmy to, ściśniemy mocniej pas i zobaczymy, czy to powietrze w ogóle do góry podejdzie. Tu mamy taki pasek. Spróbujemy go mocno ścisnąć. O. Bo mieliśmy... Zobaczcie, tutaj to powietrze próbuje tak trochę w nogi wrzucić. Tutaj ten pas też jest. Tak wiecie, trochę z rozsądkiem, nie? Nie robimy takich sytuacji, których nie ma później na morzu, nie? No bo słuchajcie, można te mankety mocno zrobić. Teraz je popuśćmy całkowicie. O, wcześniej były tak zrobione okiduki, teraz je spuściłem całkowicie. Zobaczcie, tutaj ten w ogóle nie mam zrobiony, bo część z nas, zdecydowana większość, nie lubi tutaj tego mankietu na maksa, bo się oddychać za bardzo nie da, nie? Czyli mamy niewypompowany kombinezon, bo przed chwilą niewiele się wypompował. Zobaczcie, tu mamy powietrze. Przewraca mi się kajak, nie? Pozdrawiamy Pawła z wędkarstwa morskiego na Islandii, nie? No trochę się wody napiłem. W tych nogawkach jest powietrze. Natomiast to nie jest do końca dobre. Bo one nam się unoszą do góry. Kosztem naszego brzucha. Lepiej jak to powietrze jest tu. O, i teraz to powietrze przyszło tutaj. Zobaczcie, mam tego powietrza dużo. I to powietrze jest bardzo łatwo spuścić. Nie wiem, czy to słychać. No, nie polegałbym za bardzo na tym powietrzu. Spróbuję to powietrze spuścić na maksa. Może nie aż tak do końca, ale
że mi się nalało do środka, nie? Ale... Jaka różnica! Jaki koszmar! No normalnie od razu idziemy na dół, nie? Słuchajcie, mam tylko troszeczkę powietrza. Można byłoby w tym momencie powiedzieć, że to jest takie powietrze asykuracyjne właśnie. Nie ma tego powietrza za dużo. Tak jak widzicie, wcześniej mnie mocno wypychało na wierzch. Teraz mam tylko tutaj. Tylko tutaj. Owszem, nie utonę. Ale wcześniej nic nie musiałem robić, żeby się fajnie utrzymać na powierzchni. Teraz jest tak sobie. Teraz wezmę kamerkę i pójdę na brzeg i pokażę, jak to wygląda w praktyce. Dzięki Tomek. Nasz kamerzysta dzisiejszy. Cały czas mam telefon komórkowy, który wam pokazywałem wcześniej. Dzięki temu zobaczymy, czy on jest... Chyba już mam. O, już mam. No, czy on jest taki okrojony. Zobaczcie. Wychodzę. Tak, robi nam się to, co mamy przy łowieniu troci. Gdzie mam telefon? Tu. Nie jest aż tak mocno zassane. Można było mocniej. No jest coś takiego. Także tak to wygląda. No to mamy kolejny fajny filmik, mam nadzieję. Jeszcze taki wakacyjny. Ale o to chodzi, żeby tak troszeczkę w tych zimowych albo jesiennych wieczorach męczyć was takimi pięknymi kadrami. Pięknie. Udało się. Przetestowaliśmy. Jaka konkluzja? Piszcie w komentarzach. Czy można używać tego typu strój? Czy wy byście używali jako asekuracyjny? Ja prawdę mówiąc muszę się mocno zastanowić. Bo jak wpadnę i mocniej wlecę. Tak naprawdę mocniej. No to my sprawdziliśmy, ale może dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli. Tak wiecie, tak perfidnie w głąb, że będzie napadł głęboko. To może to ciśnienie faktycznie coś złego może zrobić, nie? Trzymajcie się. Cześć.